serdecznie zapraszam do naszego królestwa. Mam na imię Mariusz Gęsiarz, jestem kierowcą Wisły Płock od 10 lat. 10 lat temu, pracując jeszcze w PKS-ie w Płocku, właściciel PKS-u zakupił autobusy, nowe autobusy. I ostatni mecz, po którym walczyliśmy awans do pierwszej ligi w Krakowie z Garbanią, no jakoś chyba przez przypadek, że ten autobus był nowy, dlatego klub się zwrócił do mojej firmy. No i tym nowym autobusem akurat trafiło, nie wiem dlaczego, że ja z kolegą pojechałem, to był jednodniowy wyjazd. Później przy awansie do pierwszej ligi były tych awansów coraz więcej, tych wyjazdów coraz więcej, aż w końcu udało się ukleić pierwszy autokar. Także czysty przypadek wszystko. Moja praca polega, tak jak dziś na przykład, do pracy przyszedłem 2 godziny wcześniej, chociaż autobus już miałem w środku sprzątnięty. Po każdym wyjeździe staram się na bieżąco go sprzątnąć. 2 godziny przed przyjazdem tu, na który jestem umówiony dziś na godzinę 12 na stadionie. Jestem o godzinie 12, w pracy byłem na godzinę 10. 2 godziny mi zajęło ogarnięcie autobusu tak z grubsza. No i tu popakować, pomagam oczywiście ustawić walizki. 3 godziny przed ruszeniem, przed startem autokaru jestem w gotowości bojowej. Czy z okazji urodzin Maria jest jakaś niespodzianka dla niego przygotowana? Tak, zawsze się składamy w sztabie i kto ma urodziny, to jest niespodzianka zawsze. Tort będzie prawdopodobnie do obiadu jutro w Kielcach, jakieś po jednym kawałku albo dzisiaj do kolacji. No to już 4. rok mój, kiedy Mariusz jest kierowcą naszego autokaru klubowego i jeździ się bezpiecznie, nigdy się nie poczułem jakoś zagrożony, jak wracaliśmy z meczów, czy na nie jechaliśmy, więc jest bardzo dobry. No też mam takie wspomnienie jeszcze, jak byłem młodszy i w Widzewie był kierowca, który po prostu tak zasuwał, że wszyscy krzyczeli nawet z tyłu, że jeździ bardzo szybko i jest niebezpiecznie, ale tutaj jesteśmy w dobrych rękach i oby Mario z nami jeździł jak najdłużej. Obyło się bez żadnych kolizji, nic kompletnie. Była jedna niebezpieczna sytuacja, wracaliśmy z odwołanego meczu z Mielca. No i minąłem Ostrowiec Świętokrzyski i decydowałem, którędy pojechać. Wiadomo było, że warunki są trudne, śnieg, gołoleć. No i zdecydowałem się przez Starachowice pojechać. Będzie krócej, mówię do ekspresówki, dojadę szybciej. No i przez Starachowice nam zeszło kilka godzin. Górki. Ja jakoś dawałem radę autokarem, tylko że były poblokowane przez ciężarówki. Ciężarówką raz się bardzo blisko nas zatrzymał boku autokaru. Także to była jedyna taka. Znaczy są, wiadomo, że tak jak dziś będziemy jechać piątek, ruch duży na Grójec, ciężarówka za ciężarówką. Ale taka skrajna to była ta jedna. I jeszcze była jedna kiedyś sytuacja taka, jechałem po Wisłę do Nadmorze, byli na zgrupowaniu. Sam jechałem na pusto i przy wieś. I na autostradzie od Grudziądza zaczął padać deszcz przy minus 6. To był dramat. Na szybie mi marzło, 10 cm miałem luzu na dole. Tak marzło. Nie nadążyła dmuchawa tego. A tak poza tym spokojnie i bezpiecznie. Czytałem, że była jakaś ciekawa historia z obietnicami wyjazdu do Monachium. Takie marzenie miałem. Ja od samego dziecka się interesowałem piłką nożną, w ogóle od najmłodszych lat. Tata mój był kierowcą, także kierownica od najmłodszych lat. A jak tam przychodziłem z drugiej strony na stadion, przyjeżdżały zespoły i wysiadali, a tata był kierowcą autobusu. Piłkarze z autokaru, no to piłka nożna, autobus, to było to. No i tak się stało. No i później, już jak zacząłem jeździć, no to jakieś marzenia, wiadomo, w pracy kiedyś poprzedniej takie autobusy też nowe do nas przyszły, znaczy nowe tam, w cudzysłowie nowe. No i się śmiałem, żeby szykowali te autokary, że je trzeba bardzo dobrze wyszykować, bo będzie... Bo kibice kiedyś od nas brali te autokary z tego PKS-u, no i brali tych autokarów 3 czy 4 na takie większe wyjazdy, no a do Monachium by było potrzeba ich dużo, także powiedziałem, że takie marzenie, że zawiozę tą Wisłę kiedyś do tego Monachium.